za wszystkich członków rodziny Szczęsnych Felińskich pomódlmy się, bo przez pośrednictwo świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, tak myślę, będzie najwłaściwiej, o dar życia wiecznego dla nich. Także i dla tych wszystkich Polaków, którzy tu spoczywają, bo to jest cmentarz, tu kościół był. Za mamę Ewę Szczęsną Felińską. Pan ma prawo się mylić. Ale nie, ale to posłuchajmy, żeby nam pokazać. Stare nekropole zostały wysunięte poza granice miasta. Pod nowy cmentarz zostało wydzielone 9 hektarów ziemi. W mieście, które nazywało się Góra Ochrymowa. Tam było niegdyś 9 dzielni. Maryjo, prześliczna Pani, Matko Słowa i nasza Matko, swą Bogą ześlij nam, serca nasze niech Panu Cię. A potem siostry, kiedy sprowadził, to być może, że miał swoją księgę, w której wszystkie ważne rzeczy zapisywał.